Kolejne miejsce na mapie miasta Terespola, ulica Łąkowa. Panie burmistrzu, również tutaj sporo się zmieniło. Tak, jesteśmy na ulicy Łąkowej, która łączy ulicę Piłsudskiego również z drogą krajową. Ponad kilometr przebudowy ulicy, nowa nawierzchnia asfaltowa, dofinansowanie z dwóch źródeł przy bardzo minimalnym wkładzie własnym, Fundusz Dróg Samorządowych i Ład Polski. Inwestycja ponad milion złotych. Polegało to po prostu na położeniu nowej nawierzchni, czy to był remont bardziej skomplikowany? Nie, to była droga w złym stanie, kiedyś to była droga polna. Polegało to na tym, że ta droga odzyskała nowy blask, nowy dywanik asfaltowy, nowa nawierzchnia asfaltowa. W przyszłości widzę, że nawet pozostawione zostało miejsce na chodniki ewentualne. Tak, dokładnie. W przyszłości jest plan, żeby wybudować chodniki. Oświetlenie? Oświetlenie na wielu odcinkach jest i powiem więcej, w tym miejscu, w którym się znajdujemy, już jest oświetlenie zaprojektowane.